11 listopada przy targowisku miejskim w Będzinie na linii startu ustawiła się ogromna liczba biegaczy, aby uczcić szczególną, setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Mamy ponad 800 zawodników w tym roku. Dokładnie 857, przed chwilą były sprawdzane statystyki. Tak, 857, także w zasadzie można powiedzieć, że o 100 osób więcej niż w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o trasę, przebiega ona przez Główną Ulicę Wolności. Biegacze skręcają do Lasku Grodzieckiego. Ci biegacze i nordikowcy, którzy mają krótszy dystans, pozostają w Lasku, a bieg główny prowadzi jeszcze przez Górę Świętej Doroty. Punktualnie o godzinie 12 wszyscy zawodnicy biegu odśpiewali hymn Polski, po czym wystrzał biało-czerwonego konfetti był wyznacznikiem do startu. Uczestnicy biegu mieli do pokonania 11 kilometrów. Dodatkowo udział w tym wyjątkowym wydarzeniu wzięła szeroka grupa osób uprawiających Nordic Walking, która miała do pokonania 7 kilometrów. W Lasku bardzo fajnie, fajna temperatura, bardzo fajna atmosfera, rewelacyjna. Trasa wyglądała dosyć fajnie, troszkę odcinku leśnego, dużo po asfalcie, ogólnie bardzo fajna trasa, jedna z lepszych, jakie biegałem w tym roku. W Lasku Grodzieckim, gdzie było troszkę ślisko przez mokre liście, natomiast pozostała część trasy, jak najbardziej szybka trasa, bezpieczna, także bieg cały uważam za pozytywny. Trasa bardzo fajna i nawet trochę wymagająca z początku, nie? Bo to no, trochę górek, ale, no, ale fajnie było, super. Końcówka szybka. Jestem tu drugi raz. Drodzy Państwo, przypominam... Fajnie. Jak zwykle nie obyło się bezcennych nagród, które po zakończeniu biegu zostały wręczone uczestnikom za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Nagrodzeni zostali również pozostali zawodnicy biegu niepodległości. Dla kanału 99 Dominika Maladyn.